Ponieważ to oficjalne słowo, takie powitania, indywidualnie ufam, że z każdym się przywitałem, a to niechaj to powitanie wybrzmi po chrześcijańsku i tak manifestując zatem tożsamość naszą, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani teologowie fundamentalni, ale także reprezentanci naszego miasta, kilka osób jest, cieszę się i dziękuję. Bardzo serdecznie raz jeszcze witam w Koszalinie. Te gadżety reklamowe, marketingowe, które dostaliście, bardzo wyraziście komunikują, że miasto nasze obchodzi w tym roku 750 lat istnienia. Niemniej miasto nasze tak naprawdę w dzisiejszym jego wyglądzie, jego konstrukcji, strukturach, to są czasy powojenne. Miasto onegdaj piękne, bardzo bogate i bardzo zdobne, w 1945 roku zostało zniszczone, zburzone i wypalone przez Rosjan, którzy niszczyli tutaj bardzo konsekwentnie elementy tak zwanego Vaterland, Heimat, tak aby tutaj żadne ślady niemieckości i wcześniejszych przodków nigdy nie były. To taka historia naszego miasta, które właśnie w tej dzisiejszej konstrukcji jest, powiem brutalnie, dość socrealistyczne. Niemniej piękny duchem, jak ufam, choć tutaj świat religijnie też niełatwy, tym pięknym duchem was witam w imieniu naszej diecezji raz jeszcze i naszego seminarium. Historycznie odwołując się do korzeni bardzo dalekich, kochani, to są ziemie misji świętego Ottona z Bambergu. Jakkolwiek my pewno wpisujemy się w tę szeroką tradycję wojciechową, to jednak tutaj był zdecydowanie Otton z Bambergu. Mamy ślady kronikarskie jego obecności. W Kołobrzegu ochrzcił sporo ludzi. Tam stracił swojego diakona o imieniu Herman. W Białogardzie, niedaleko w mieście, ochrzcił 2,5 tysiąca, więc to była jak na tamte czasy bardzo taka mocna i wyrazista i owocna wyprawa misyjna. Dzisiaj jesteśmy też na terenach, na których tożsamość chrześcijańska, mówię to ja, człowiek z tej ziemi, jest tożsamością doprawdy nikłą. Kiedy próbujemy trochę definiować ludzi, którzy tutaj mieszkają, nasze społeczeństwo, to doprawdy, jak to przed chwilą ktoś powiedział, jest to społeczeństwo bez korzeni. Każdy z nas jest tutaj skądś, po 45 roku. Miasto było też bastionem komunistycznym, choćby ze względu na szkoły wojskowe, straży granicznej. W Koszalinie, moi drodzy, pomimo inicjatyw ewangelizacyjnych naszego biskupa, którego znacie, praktykuje 13% ludzi. I jest to najmniejsza frekwencja w diecezji. Co jest też pewno oczywiście bardzo dużym wyzwaniem dla nas księży, ale co też, jak wiecie i mnie macie, generuje czasami naszą bezradność, czasami, powiem dosadnie, frustrację, lęk, obawy o jutro. Mówiąc to, nie chcę siać jakiegoś defetyzmu, ale raczej zaprosić was do modlitwy także za diecezję i za nasze seminarium. Za seminarium tym bardziej dlatego, że jako rektor tegoż domu borykam się w tym roku z ciemnościami, właściwie drugi rok. W tym roku w mury tego domu, właściwie w mury drugiego domu, bo mamy jeszcze rok siódmy, propedeutyczny, przyszło najmniej w historii alumnów tylko 5. Nasza diecezja nigdy nie miała zbyt wielu duchownych, raczej a mały deficyt i z pewnością wobec takiego braku powołań będziemy odczuwali skutki tego stanu i niestety to już dzisiaj widzimy. Bardzo was pokornie proszę jako gospodarz i kładę na sumienie każdemu, jeśli mogę, jedno zdrowaś Mario w intencji powołań do naszego seminarium. Szef nasz, ksiądz profesor Henryk, bardzo poprosimy o już kolejny krok i jeszcze bardziej uroczyste rozpoczęcie tego naszego spotkania. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przepraszam, nie lubię nigdy spoglądać do kartki w takich chwilach, ale niestety zgromadzenie jest takie, że inaczej nie można. Chcę tylko dosłownie trzy zdania powiedzieć, nawiązując do tej historii, którą ksiądz rektor Wojciech tak pięknie nam tu zarysował. Gdy mój wielki przodek z Płocka, Bolesław Krzywousty, ciągnął tu do Koszalina, do Kołobrzegu, żeby nawracać Pomorze, to wiedział, czego chce. Jego wierny kronikarz Gal Anonim opisał to tak.
Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Po co tu jesteśmy? Żeby zaczerpnąć mimo wszystko, Wojciechu, z tego kościoła, z tej ziemi, z tych pięknych miejsc nadmorskich, 153 świeże ryby do naszych badań i wykładów nad tym, co stanowi chrześcijańską tożsamość, co pozwala rozróżniać w tej tożsamości to, co obiektywne i to, co subiektywne, to, co ją niszczy, to, co ją wzmacnia, jak jej bronić, jak to wygląda z perspektywy innych kościołów, innych narodów, jak mówić o klasycznych dla naszych wykładów elementów tożsamościowych, takich jak prymat papieski, jak sukcesja apostolska, jak pomagać innym w refleksji nad tym wszystkim. Może to nie przypadek właśnie, że jesteśmy tu w Koszalinie, ziemi tak doświadczonej i że mogliśmy rozpocząć to nasze spotkanie z biskupem, który w Polsce jest koryfeuszem tak naprawdę nowej ewangelizacji. I ja chcę już bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi Edwardowi za to, jak rozpoczął to nasze spotkanie i za to, że tak właśnie je rozpoczął. I na pewno to nie jest przypadek, że zaprosiliśmy do tej refleksji naszych znakomitych prelegentów, najwybitniejszego w Polsce socjologa religii, księdza profesora Janusza Mariańskiego z KUL-u, księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, laureata Nagrody Ratzingera i wybitnego biblistę, księdza profesora Piotra Mazurkiewicza, wieloletniego sekretarza generalnego Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, no i znakomitego apologetę polskiego, pana redaktora Grzegorza Górnego, a także ojca Andrzeja Bielata, księdza profesora Janusza Bujaka, stąd naszego świetnego kolegę Damiana Wąska. Bardzo dziękujemy księża profesorowie, szanowni państwo, za przyjęcie naszych zaproszeń. Sami my, proszę państwa, dzisiaj będziemy podejmowali ważne decyzje dotyczące zmian w naszym statucie. Będziemy przyjmować nowe regulaminy, będziemy wybierać przewodniczącego, będziemy wybierać nowego przewodniczącego, będziemy wybierać zarząd. No i przede wszystkim mam taką nadzieję, że będziemy się cieszyć z tego spotkania, że jesteśmy razem w naszej fundamentalnej rodzinie, żeby nie powiedzieć lepiej rodzinie fundamentalistów. Chcę wam na koniec zostawić zwrotkę wiersza, który napisał Hilary Bellock, przyjaciel Chestertona, wielkiego apologety, którym to wierszu chyba najlepiej wyraził katolicką tożsamość, taką, której ja bym też chciał tu dzisiaj, jutro, gdzie katolickie słońce błyszczy, wino i śpiew kochają wszyscy, przynajmniej ja przeżyłem to, benedicamus domino. Wszystkiego dobrego. Księdzu profesorowi Henrykowi, staremu, ba nowemu, jakkolwiek wyjdzie, przewodniczącemu, za te słowa życzliwości i za ten przywilej obrania Koszalina na miejsce obrad, bardzo dziękujemy. A zatem, drodzy państwo, drodzy goście, czcigodni godni księża, adrem. A właściwie skoro adrem, to także ad fontes, bo Słowo Boże, bo Biblia to źródło. Księdza profesora Waldemara Chrostowskiego już więcej przedstawiać nie będziemy, bo to postać sławetna i znana. Bardzo prosimy, księże profesorze. Wczoraj po południu zakończyliśmy kolejne sympozjum, 54. Biblistów Polskich w Rzeszowie. Myślę, że ta praca, którą dokonaliśmy jako bibliści, również utworzenie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, było, pozostawało przynajmniej w początkach jakimś punktem odniesienia także dla Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych, co tym bardziej mnie cieszy. I chcę w imieniu tych, którzy brali udział w sympozjum biblistów, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników tego tutaj sympozjum. Dodam tylko jeszcze tytułem tego przedwstępu, że 13 lat temu, w roku 2003, właśnie tu, w tym seminarium, w tej sali zapadła decyzja, która została kilka miesięcy później urzeczywistniona, o utworzeniu Stowarzyszenia Biblistów Polskich. A teraz do rzeczy. Bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w sympozjum, którego podtytuł brzmi 1050-lecie Chrztu Polski, teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej.
Rzeczywiście musimy sobie stawiać, zwłaszcza w naszych trudnych czasach, złożonych czasach, czasami pokrętnych czasach, pytanie o chrześcijańską tożsamość. Myślę, że bądź punktem wyjścia, albo nawet punktem dojścia tej naszej refleksji mogą być słowa, homilia, którą skierował dzisiaj do nas ksiądz biskup Edward, poruszając, podejmując ten problem tożsamości. A ja chciałbym, zgodnie z zapowiedzią księdza rektora, wrócić ad fontes. Oczywiście te fontes to jest nie jedno tylko źródełko, ale cała rzeka rozmaitych wpływów, rozmaitego tworzywa, które możemy wykorzystać. Natomiast ksiądz przewodniczący zaproponował jeden punkt odniesienia, który chciałbym podjąć. Mianowicie taki punkt odniesienia, który rozpoczyna się od zdania, które pochodzi z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, z 15 rozdziału. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, w której trwacie, pamięć i tożsamość. Chciałbym zatrzymać się nad tymi słowami. Najpierw nad ich szerszym, dalszym kontekstem, a później starać się je rozwinąć z nadzieją, że może to być jakiś przyczynek do naszej wspólnej refleksji. Najpierw kilka słów na temat genezy, okoliczności, w jakich powstał pierwszy list do Koryntian oraz jego struktury. Wydaje mi się bowiem, że wszystko to, co w tym liście, pierwszym liście do Koryntian, można żywcem przenieść na naszą sytuację, zarówno ogólnokościelną, jak i sytuację Kościoła katolickiego w Polsce. Nie będę więc wskazywał na te analogie, bo one się nasuwają samoistnie i myślę, że każdy z nas będzie łatwo uchwycić te analogie, które istniały między tamtą sytuacją i obecną. A skoro sytuacja jest podobna, to być może również rozwiązania, które daje Paweł, więcej, z pewnością rozwiązania, które daje Paweł, mogą być przydatne również dla nas. Otóż pierwszy list do Koryntian powstał pod koniec pobytu apostoła narodu w Efezie. Ten pobyt miał miejsce w latach 54-57, czyli mniej więcej 20 lat po głębokiej wewnętrznej przemianie Pawła, nazywanej jego nawróceniem pod Damaszkiem. 20 lat to dostatecznie dużo, by odnieść się zarówno do tego, co było przedtem, co poprzedziło tę przemianę, jak i do tego, co nastąpiło po niej. I również to jest dobry czas, żeby odnieść się do pewnych rezultatów swojej pracy apostolskiej. Otóż apostoł prowadzi w tym czasie, podczas pobytu w Efezie, bardzo wytężoną pracę misyjną, ale zarazem uważnie śledzi sytuację wyznawców Jezusa Chrystusa w Koryncie. Uważnie śledzi dlatego, że to właśnie on pozyskał ich dla Chrystusa. Myślę, że ten punkt wyjścia jest bardzo ważny. Z jednej strony zaangażowanie na rzecz tych, wśród których pracujemy, ale z drugiej strony również przyglądamy się owocom naszej pracy, rezultatom naszej pracy i nie zostawiamy samych ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. I oto do Efezu docierają do Pawła dramatyczne wieści. Te wieści, ci, którzy te wieści przynoszą, donoszą, że w Koryncie narastają destrukcyjne spory i podziały wśród wiernych. Otóż spory i podziały mogą mieć różny charakter. Mogą przyczyniać się do budowania wspólnego dobra, pod warunkiem, że przyczyniają się do budowania jedności w różnorodności. Ale w Koryncie tak nie było. Otóż te spory skutkują bardzo głębokimi, dotkliwymi podziałami, które godzą w jedność tamtejszej wspólnoty, a zatem także w jej tożsamość. Do Pawła docierają różne wieści, ale Paweł, co bardzo ważne, nie przyjmuje ich bezkrytycznie. Stara się je weryfikować, a nade wszystko stara się je przemyśleć i przemodlić.
Refleksja i modlitwa, refleksja i medytacja, refleksja i kontemplacja, one są w każdym z jego listów, w każdym z jego pism, a to dlatego, że były obecne zawsze w jego życiu. Narastał więc problem jedności, a zatem i tożsamości lokalnego Kościoła. Chodziło o sprawy doktrynalne, a także zasady moralne i właściwy sposób postępowania. Te dwie płaszczyzny, czyli właściwe rozeznanie o Bogu, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie, i właściwe postępowanie, one są ze sobą ściśle związane. To znaczy wiara chrześcijańska ma te dwa fundamentalne odniesienia, wertykalne ku Bogu i horyzontalne ku ludziom. I nie można w żaden sposób monopolizować jednego z nich, bo one się ściśle ze sobą łączą. I jakie lekarstwo, jaką odpowiedź daje Paweł wobec tych wszystkich wieści, które do niego docierają? Otóż najpierw dokładnie tę sytuację diagnozuję. Myślę, że ten wymiar jest obecny także, wiem, że jest obecny podczas tego sympozjum tutaj. Uważna, dokładna i rzetelna diagnoza. Zapewne tak jak w medycynie, nie można człowieka leczyć, nie można mu pomóc, jeżeli go dokładnie nie zdiagnozujemy. Również Kościół, jeżeli przeżywa kryzys, to należy postawić odważną diagnozę. Ta odważna diagnoza może kosztować bardzo wiele. Wspomniał o tym dzisiaj ksiądz biskup w nawiązaniu do tekstu Józefa Ratzingera napisanego w 1958 roku, który to tekst, również jak wynika z książki, którą w tych dniach otrzymaliśmy, spowodował bardzo wiele przykrości i trudności dla późniejszego kardynała i papieża. Jaki jest schemat tego pierwszego listu do Koryntian? Tylko kilka słów na ten temat, bo zapewne wszyscy to lepiej czy gorzej, ale znamy. Otóż mamy tam kilka wyrazistych części. Co do tego podziału, co do tej struktury nie ma żadnej wątpliwości, co znaczy, że Paweł bardzo dokładnie sprawy rozpoznał i przemyślał. Otóż w pierwszych czterech rozdziałach pojawia się temat rozłamów. Te rozłamy uzewnętrzniły spory i podziały i godziły w jedność wspólnoty. Paweł zatem wyjaśnia, kim jest chrześcijanin i czym jest samorozumienie oparte na Ewangelii, a nie na kryteriach tego świata. Otóż ważne jest, abyśmy wiedzieli, pamiętali, że można patrzeć na świat oczami Kościoła i można patrzeć na Kościół oczami świata. Myślę, że tak jak w czasach Pawła, również dzisiaj nieszczęście polega na tym, że Kościół jest przedstawiany i postrzegany oczami świata nawet przez ludzi Kościoła, nawet przez ludzi głęboko wszczepionych w Kościół, którzy łatwo przejmują rozmaite światowe wzorce, modele, sposoby patrzenia i traktują Kościół, postrzegają Kościół tylko według światowego sposobu oceniania, wartościowania, prognozowania. Otóż Paweł mówi wobec tych rozmaitych podziałów i wobec zagrożenia jedności, że prawdziwe kryterium tej jedności, jej punkt wyjścia, stanowi osobista relacja z Jezusem Chrystusem. To bardzo często podkreślał Jan Paweł II, a także papież Benedykt, mówiąc, że wiara chrześcijańska nie jest ideologią, ale jest spotkaniem z wydarzeniem, spotkaniem z osobą. A więc ta relacja wiernych z Chrystusem jest na pierwszym miejscu. Relacja oparta na mądrości krzyża. Ale to, co dla wyznawcy Jezusa Chrystusa jest mądrością, dla tych, którzy nie są chrześcijanami, a zwłaszcza chrześcijaństwu się sprzeciwiają, bo to nie jest tak, że Kościół i Chrystus mają w świecie samych tylko przyjaciół, otóż dla nich krzyż jest głupstwem. I wobec tego chrześcijanin ma swoistą polaryzację, swoistą biegunowość. Mianowicie ma akceptować i rozwijać mądrość krzyża,
podczas gdy świat tę samą mądrość przedstawia jako głupstwo. Następna część mówi o nadużyciach i nieporządku etycznym widocznych w trzech grzechach głównych adresatów, czyli chrześcijan koryńskich. Te nadużycia to przypadek kazirodztwa. Ale zwracam uwagę na to, że Paweł mocno podkreśla, że chodzi o przypadek. I do tego przypadku odnosi się bardzo klarownie i zdecydowanie. Myślę, tytułem pewnej dygresji, że możemy to przenieść na dzisiejszą sytuację w zakresie pedofilii w Kościele. Przedstawia się ją jako zjawisko bardzo uogólnione, na czym duchowieństwo, Kościół bardzo traci. Paweł mówi o przypadku. I jeżeli mówimy o tak gorszących i trudnych sprawach, zawsze trzeba je rozważać w odniesieniu do tych, którzy się ich dopuszczają, by nie doprowadzać ani nie ułatwiać generalizacji. Drugi grzech główny adresatów to szukanie sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi. Czyli tam, gdzie jej szukać nie powinni. Powinni trudne sprawy załatwiać we własnym gronie. Trudne sprawy załatwiać we własnym kręgu. Trudne sprawy załatwiać we własnym środowisku, kierując się zasadami Ewangelii. Myślę, że również, bo nie mogę się przed tym powstrzymać, że i w Polsce w ostatnich latach, w ostatnich zwłaszcza dekadzie, nie zabrakło przypadków, które nasuwają analogię do tego, od czego odżegnuje się apostoł narodów. Myślę, że te analogie możemy łatwo rozpoznać. I wreszcie trzeci wymiar tego grzechu głównego to jest swoboda obyczajów. Także dzisiaj problem polega na tym, że wielu ludzi, także wielu ludzi Kościoła myli wolność ze swobodą, a nawet ze swawolą. I to, co się dzieje, zwłaszcza w tych dniach, od mniej więcej 2 tygodni, doskonale to ilustruje. Wolność, która przeobraziła się w swoją parodię, czy chce się przeobrazić w swoją parodię, w swoją imitację swoistą, czyli swawolę obyczajów i moralną. Trzecia część to konkretne kwestie w nawiązaniu do spraw, jak mówi Paweł, o których pisaliście. A tam były sprawy, które i dzisiaj są niezwykle żywotne. Małżeństwo, życie rodzinne. Mniej żywotne dla nas jest obrzezanie, ale sprawy społeczne. I wreszcie rozmaite aspekty relacji z pogańskim otoczeniem. Paweł to wszystko diagnozuje, opisuje i przechodzi wreszcie do czegoś, co jest już specyficznie chrześcijańskie, mianowicie do spraw związanych ze zgromadzeniem liturgicznym, a więc zalecenia, znów jakże aktualne, pomijając rozmaite starożytne uwarunkowania dotyczące odpowiedniego stroju podczas sprawowania liturgii, samego sposobu sprawowania Eucharystii, nauczania i natury Kościoła, charyzmatów. I do tego wszystkiego włącza Paweł hymn o miłości. I kiedy rozważa te rozmaite sprawy, dochodzi do tego, co możemy uznać za samo sedno jego listu. Mianowicie rozważa sprawę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a właściwie jego śmierci, jego męki, jego śmierci i jego zmartwychwstania. Ta sprawa zmartwychwstania kieruje wzrok ku przeszłości. Chrystus zmartwychwstał. To była Ewangelia głoszona Koryntianom. Ale także ku przyszłości. Dlatego, że chodzi o zmartwychwstanie wiernych. I w ten sposób wzgląd na przeszłość i perspektywa przyszłości rzutuje na teraźniejszość. Sprawa zmartwychwstania i wiara w zmartwychwstanie łączy wszystkie trzy wymiary czasu. I dopiero teraz możemy przejść do tych tytułowych słów. One są znamienne i chciałbym, żeby zatrzymać się nad nimi w języku greckim, w języku oryginalnym, oczywiście tłumacząc go na polski, po to, żebyśmy doszukali się czegoś głębszego niż to, czego możemy doszukać się tylko na podstawie tłumaczenia. Czytamy tak.
Gnorizo de chymin adelfoi to evangelion ho evangelizamen chymin. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj za przekładem Biblii Tysiąclecia mamy przypominam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem. Ale Paweł nie mówi przypominam. Paweł mówi gnoridzo. Rozpoznajemy ten sam rdzeń, to samo słowo, które jest w gnozis, wiedza, poznanie. Biblia Paulistów tłumaczy to samo słowo. Pragnę pogłębić wśród was znajomość Ewangelii. A gdybym ja miał to przetłumaczyć na polski, to przetłumaczyłbym mniej więcej tak. Wyjaśniam więc wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem. Wyjaśniam, objaśniam, pogłębiam. Otóż pamięć nie polega na zwyczajnym powtarzaniu. Nie polega wyłącznie na przypominaniu wydarzeń i osób, zarówno dobrych, jak i złych. Pamięć polega nade wszystko na rozwijaniu, na pogłębianiu tego, co znamy. I Paweł też wobec tych rozmaitych zagrożeń, wobec tych rozmaitych przeciwności, trudności, dylematów, przed którymi stawał, pragnie przypomnieć, ale w sensie pogłębić. Z samego powtarzania formuł, nawet z samego powtarzania wyznania wiary może niewiele wynikać, jeżeli nie zadbamy, nie zatroszczymy się o to, aby je należycie pogłębić. Ale proszę zwrócić uwagę, że pojawia się tutaj bardzo osobisty ton. Bo apostoł mówi gnorizo de chymin adelfoi, bracia, zwraca się do tych, którzy mają te rozmaite problemy, trudności, uwikłani, którzy wymagają naprawy, wymagają drogowskazów, zwraca się do nich z serdecznością, zwraca się do nich z życzliwością, z dobrocią. Można by powiedzieć znów słowami Benedykta, że czujemy tutaj taki dotyk Boga. Zwraca się do nich słowem bracia, aby rozważania, które prowadzi, refleksja, której się podjął, nie była czysto teoretyczna, aby była, jak to mówimy dzisiejszym językiem, głęboko egzystencjalna, więc nawiązywała także więzi, przyjaźni, zażyłości. Mówiła, że nie chodzi o teoretyczny namysł, ale o budowanie wspólnoty. Więc pragnę pogłębić, wyjaśniam więc wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem. Mamy tutaj wzgląd na to, że Paweł chce pogłębić Ewangelię, którą oni, jeżeli chodzi o słowa, jeżeli chodzi o formuły, znają. Ale ta Ewangelia ma odzwierciedla trzy zasadnicze postawy adresatów względem niej. Hokaj parelabete, którą przyjęliście, en hokaj hestekate, w której trwacie, di hukaj sodzeste, przez którą też będziecie zbawieni. Proszę zauważyć, jak staranne tu jest myślenie. Paweł musiał to wszystko głęboko wcześniej przeżyć. Przyjęliście, trwacie, będziecie w niej zbawieni. Znów mamy trzy wymiary. Przyjęliście niegdyś, przeszłość, trwacie, teraz. Będziecie zbawieni w przyszłości. Paweł stara się ukazać, że ludzkie życie, że czas, mając te trzy wymiary, sprawia, że o wszystkie trzy trzeba troszczyć się jednakowo. I mamy tutaj taki pewien wtrend, który po grecku brzmi tak. Tin logo evangelizamen chymin eikatechete ektos eike episteuzate. To znaczy po polsku można przełożyć w ten sposób. Jeżeli tak,
jak wam słowem głosiłem, ją przyjęliście? Chyba, że uwierzyliście na próżno. To chyba, że uwierzyliście na próżno, można pojmować na dwa sposoby. Albo Ewangelia, którą wam głosiłem, jest czymś zwodniczym. I tutaj powiedzmy sobie to, co również powiedział Benedykt XVI kiedyś bardzo odważnie. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to słowami świętego Pawła daremna jest nasza wiara. Ale jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to słowami Benedykta kultura Europy, duchowość Europy byłaby oparta na kłamstwie. Byłaby oparta na czymś niedorzecznym. I ten wymiar mamy tutaj też obecny, ale jest też drugi wymiar. Mianowicie, chyba że uwierzyliście na próżno. Czyli można to pojmować, rozumieć zupełnie inaczej. W ten sposób, że chyba że nie wykorzystaliście i nadal nie korzystacie z tych zbawczych mocy Ewangelii, które ona daje. Ewangelia Jezusa Chrystusa ma moc, ale trzeba ją przyjąć, trzeba w niej trwać i będziemy w niej zbawieni o tyle, o ile ją integralnie, czyli w całości przejmiemy. I teraz dochodzimy do samej istoty. Do samej istoty tego, co znaczy stać na straży tożsamości chrześcijańskiej. Tak jak postrzega to święty Paweł. Mamy tutaj słowa, które stanowią i brzmią tak, jak wczesnochrześcijańskie wyznanie wiary i wczesnochrześcijańska formuła wiary. Paredo kagar hymenen proteis. Brzmi to bardzo uroczyście po grecku. Mianowicie przekazałem wam, bowiem wam na początku hokai parelabon, to co przejąłem. Proszę zauważyć, nie Paweł stoi u początku tego kerygmatu. Paweł też go otrzymał. Pamięć ma to do siebie, że otrzymujemy ją od innych. Wnosimy do niej swój własny wkład, to prawda, ale jej nie wymyślamy. Jeżeli próbujemy wymyśleć pamięć, to zamiast wiary popadamy w domenę, w dziedzinę ideologii. Paweł więc mówi raz jeszcze, brzmi to bardzo po grecku uroczyście, oczywiście Grek przeczytałby to zdecydowanie lepiej. Paredo kagar hymenen protois hoikai parelabn. Przekazałem wam to, co przejąłem. Co przekazałem? I mamy teraz trzy człony. Choti Christos apetanen hyperton hamarcion hemon katatas grafas. Że Chrystus umarł za nasze grzechy. Katatas grafas. Zgodnie z Pismem. Najpierw ukazany jest nie fakt śmierci Jezusa. Ten fakt śmierci Jezusa w czasach Pawła był wciąż bardzo trudny. Krzyż był zgorszeniem. Ciągle wykonywano karę ukrzyżowania. Wobec tego krzyż budził grozę. Paweł ukazuje więc znaczenie krzyża, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Myślę, że to znaczenie krzyża należy ukazywać również i dzisiaj. Mamy, zwłaszcza w naszej ojczyźnie, krzyże, symbolikę religijną, nie tylko w świątyniach, ale także poza świątyniami. Mamy konfrontacje wokół krzyża. Nawet w ostatnich dniach ona się bez przerwy odbywa. Natomiast powinniśmy tłumaczyć, nieustannie wyjaśniać znaczenie krzyża. I wtedy krzyż jawi się w nowym świetle. Chrystus umarł za nasze grzechy. Ale mamy tutaj dopowiedzenie, katatas grafas, zgodnie z Pismem. Otóż Paweł łączy w ten sposób przekaz, orędzie chrześcijańskie, kerygmat chrześcijański z tym, co było wcześniej. Osadza je w kontekście religii biblijnego Izraela. Można by tutaj postawić pytanie nie tylko historycznej natury,
do kogo Paweł kieruje te słowa catatas graphas, zgodnie z pismem? Otóż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wyłącznie do Żydów, bo oni znali Biblię hebrajską. Ale w Koryncie Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nie było tak wielu. Możemy się domyślać, że Paweł kieruje te słowa również do tych, którzy stali na progu synagogi, a więc do bojących się Boga, do prozelitów, którzy bardzo licznie wchodzili do kościoła i którzy mieli do dyspozycji Biblię grecką, Septuagintę. I w niej również szukali, bo ona tego ukierunkowania na przyszłość, bo zarówno w Biblii hebrajskiej, jak i w Biblii greckiej mamy do czynienia z dynamizmem mesjańskim. Mamy do czynienia z dynamizmem chrystologicznym. Wydaje mi się, że dużym zaniedbaniem naszych czasów, zwłaszcza w biblistyce, w której dominuje egzegeza historyczno-krytyczna, jest odstąpienie, zaniechanie tego wymiaru, który można by określić nazwą chrystologia Starego Testamentu. Także wielu fundamentalistów, teologów fundamentalnych zdaje się sugerować, że chrystologia zaczyna się dopiero co najwyżej od Nowego Testamentu, że można mówić o chrystologii poszczególnych Ewangelii czy chrystologii Pawła. Otóż nie. Chrystologia jest zakorzeniona również w pierwszej części Biblii chrześcijańskiej. Raz jeszcze słowa Benedykta. Jeżeli Stary Testament nie mówi nam o Chrystusie, to nie jest nam potrzebny. Jest to mocna formuła, ale głęboko prawdziwa. Jeżeli Stary Testament nie mówi o Chrystusie, to znaczy, że nie ma w nim, nie może stawać się przedmiotem refleksji teologów, ale raczej religiologów i religioznawców. I te granice dzisiaj bardzo się zacierają. Więc to jest pierwsza część tego fundamentu, na którym buduje się chrześcijańską pamięć i tożsamość. Mianowicie Chrystus umarł za nasze grzechy. Dalej w liście czytamy. Kai hoti etafe, kai hoti egegertai, te hemera te trite, catatas graphas. Oraz, że został pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego dnia. Catatas graphas. Zgodnie z pismem. Znów podkreśla się po raz drugi, występuje to zgodnie z pismem, aby ukazać jedność całego Bożego planu zbawienia, czyli jedność Starego i Nowego Testamentu, aby ukazać ciągłość Starego i Nowego Testamentu, aby ukazać nowość Jezusa Chrystusa, a zatem również, by wskazać na brak ciągłości. To jest paradoks, o którym mowa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej na temat interpretacji Pisma Świętego w Kościele. Relacja między Starym a Nowym Testamentem jest właśnie potrójna. Ciągłość, brak ciągłości i nowość Jezusa Chrystusa, Jego osoby i Jego nauczania. Zwróćmy uwagę, tu mamy dwukrotne catatas graphas, zgodnie z pismem. Nie można było skutecznie głosić Jezusa Chrystusa. Nie można było budować chrześcijańskiej tożsamości bez odniesienia do pierwszej części Biblii. Jeszcze wtedy tej świadomości w pełni nie było. Bez odniesienia do Biblii Izraela, bez odniesienia do Biblii hebrajskiej, do Septuaginty, do Starego Testamentu. I po tych dwóch fundamentach mamy następne. Kai hoti ofthe kefa, i że ukazał się Kefasowi. To znamienne, że Paweł nie używa imienia Piotr, tylko używa aramejskiego imienia Kefa. Znaczy, że przejmuje tutaj tradycję, która respektuje, która szanuje pochodzenie Piotra. Eita to jest dodeka. A następnie dwunastu.
Epeita ofche epano pentakosiois adelfois epapax. A potem, a wtedy ukazał się więcej niż 500 braci jednocześnie. Ex on hoi plejones menus in chaos arti, z których większość żyje do dzisiaj. Tines de ekoimethezan. Niektórzy jednak pomarli, umarli. Otóż mamy wyraźne rozróżnienie tej katechezy, która nawiązuje do pisma, opiera się na piśmie i jej wymaga, oraz tej katechezy, która opiera się na osobistym doświadczeniu tych, którzy doświadczyli Chrystofanii, którzy doświadczyli objawienia się Jezusa Chrystusa. Paweł wyraźnie podkreśla realność Chrystofanii. Widać to w tych słowach, kiedy mówi eita epeita po grecku. Wtedy a potem. Mamy tu wyraźnie ciągłość ukazaną, która chce podkreślić realność, konkretność Chrystusowej obecności, obecności zmartwychwstałego Pana we wspólnocie. To doświadczenie, ono jest również i dzisiaj bardzo ważne dla budowania chrześcijańskiej tożsamości. I wreszcie Paweł mówi tak. Epeita ofta Jakobo, a potem ukazał się Jakubowi. Eita, to jest apostolis pazin, a następnie wszystkim apostołom. Mamy to eita, epeita, eita, epeita. Wtedy a potem. Bardzo ważne, bo podkreśla rzeczywiste wejście zmartwychwstałego Pana w czas. I wreszcie to, co dobrze znamy, to, co nas porusza. Eschaton de panton, hosperei to ektromati oft hekamoi. Zaś na końcu, po wszystkich, jak poronionemu płodowi, ukazał się również mi. W ten sposób Paweł wszczepia siebie, włącza w ten długi łańcuch świadków tradycji. Świadków tradycji zakorzenionej w Starym Testamencie, podjętej i rozwiniętej przez Chrystusa, zrealizowanej, urzeczywistnionej przez Jego dzieło paschalne, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, tej, której skutki wciąż trwają. Muszę już kończyć. Ten fragment kończy się inkluzją. Czy to więc ja, czy inni, tak nauczamy i tak wy uwierzyliście. Paweł postrzega siebie jako ogniwo w łańcuchu świętej tradycji, która z jednej strony nieustannie rozwija i pogłębia pamięć, a z drugiej strony kształtuje świadomość i tożsamość. Na koniec więc dwa króciutkie cytaty z Benedykta XVI. Dokładnie to jest słowa, które są datowane na listopad 2008 roku. Papież powiedział tak, cytat, ważne jest, by dostrzec związek między głoszeniem zmartwychwstania tak, jak formułuje to Paweł, a sposobem głoszenia go w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich sprzed czasów Pawła. Tu możemy naprawdę zobaczyć, jak ważna jest tradycja poprzedzająca apostoła, którą on z wielkim szacunkiem i sumiennie pragnie ze swej strony przekazać. Tekst o zmartwychwstaniu zawarty w pierwszym liście do Koryntian dobrze uwydatnia związek między przyjęciem i przekazaniem. I jeszcze jeden fragment z tej samej katechezy o świętym Pawle. Tradycja, do której Paweł nawiązuje, jest źródłem, z którego należy czerpać. Oryginalność jego chrystologii nie narusza nigdy wierności tradycji. Kerygma apostołów ma zawsze pierwszeństwo przed jej opracowaniem przez Pawła. W ten sposób święty Paweł
daje wzór dla wszystkich czasów, jak uprawiać teologię i jak głosić słowo. Teolog, ten kto głosi słowo, nie tworzy nowych wizji świata i życia, lecz służy przekazywanej prawdzie. Służy realnej prawdzie Chrystusa, krzyża i zmartwychwstania. Jego zadaniem jest pomóc nam dzisiaj zrozumieć, w świetle dawnych słów, rzeczywistość Boga z nami, a więc rzeczywistość prawdziwego życia. Bardzo dziękuję.